Bohater Walki Wieczoru, Spartan Fight 8, Łukasz Witos. Witam i chciałbym Ciebie zapytać przede wszystkim o to jakieś takie zamieszanie, powiedzmy, ostatnich dni, no bo miał być pojedynek o pas z Tomaszem Jakubcem, ostatecznie jest inny rywal. I tak naprawdę, co się działo w Twojej głowie, no bo jednak zawodnicy no, nie lubią tych zmian. No nie lubią, no witam po pierwsze serdecznie. Taki sport. Ja wiem, że zawsze może tak się stać, że jeszcze dwa tygodnie przed może się zmienić ten przeciwnik, także to jest normalne. U mnie też było różnie, ja staram się zawsze i tak do końca, jakby nie było, to trzymać tą formę tak, żeby te kontuzje się no, nie namnażały. Także no, zmiana jest. A czy pojedynek, przepraszam, utracił jakiś status mistrzowski? Bo widziałem pas w tle, ale nie wiem, czy to chodzi o to, że jesteście dwóch pretendentów i tak. Zwycięzca walczy o pas, czy to jest jednak o pas? No z tego, co mi wiadomo, o pas. Okay. Czyli zostaje na takich zasadach, jak było. To był po prostu też kolejny w kolejce, że tak powiem, osoba do tego pasa, więc po prostu wskoczył automatycznie na jego miejsce, no i tyle. No ja już kiedyś miałem się z nim spotkać, tak było w planach, także... Gdzie? Też na Spartanie. Także cieszę się, że dojdzie do tego pojedynku, no i... Co się dlaczego to nie udzielić? Dokładnie. Dla mnie nie ma znaczenia, ja jestem przygotowany, ja miałem mieć tą walkę i mam ją, także się cieszę bardzo. Dla mnie to jest ogromny tutaj plus i cieszę się, że w ogóle dostałem taką szansę i nie zamierzam jej zmarnować i mam nadzieję, że to będzie fajna walka i wygrana na pewno. Podskoczyło Ci to nieco ciśnienie, kiedy rywal był taki mocno zdecydowany, nie był agresywny, ale był taki nieustępliwy, tak? Trzymał tą rękę z przodu, tak powiedzmy, że się, gdzieś nie. Tam sam widziałeś coś. Widziałem. Ja bliżej podeszłem do niego po prostu, może chciał sobie ustawić taką pozycję, to już jest jego element, może nie wiem. Nie chciał oddać ani centymetra. Tak, może on tak już miał kiedyś, nie sprawdzałem jego ważenia wcześniej, także jestem przygotowany na wszystko i wiem, że różnie to bywa czasem przy tych ważeniach i tak jak mówię, nic mnie nie rusza i w klatce też byłem nieraz próbowany wyprowadzić z równowagi mnie, także nigdy nic się w głowie nie działo takiego, żeby mnie to jakoś strasznie deprymowało, czy też odwracałbym się, nie wiem, cokolwiek. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to przy poprzednim pojedynku na Spartan Fight, po poprzednim, tak naprawdę gdzieś tam chyba zastanawiałeś się, co dalej z Twoją karierą i czy ją kontynuować. Był ten pojedynek na ostatnią chwilę na Brave, więc interesuje mnie jakby Twój aktualny stan, powiedzmy nastawienie takie mentalne do walki. Coś się zmieniło, czy po prostu, nie wiem, ten pojedynek ma o czymkolwiek zadecydować? Na pewno dużo mi powie, bo sam jestem ciekaw, jak wypadnę i wiem, że robiłem wszystko na treningach, przygotowaniach, żeby wyjść zwycięsko i żeby ta walka była naprawdę super, a co będzie później, to zobaczymy, bo mi się wydaje, że może to się wszystko po prostu zmienić i będzie naprawdę dobrze. No i zobaczymy. Tak dopytam, co mogło być, bo mnie to interesuje, wiesz, jesteś już zawodowcem, masz dobre kilka pojedynków, walczysz w ciekawym stylu. Tak naprawdę włożyłeś w to mnóstwo lat pracy i czego mogło Twoim zdaniem brakować, że jakby nie, bo rozumiem, że decyzja o potencjalnym kontynuowaniu bądź niekontynuowaniu zależała od czegoś i co było takim, co decydowało o tym, że nie mogłeś być może się przebić gdzieś tam w Twojej świadomości do momentu, do którego tak naprawdę chciałeś dojść? Znaczy, czego brakowało? Jednym z elementów na pewno była waga. Nigdy po prostu nie zbijałem tej wagi, tak jak zawodowcy to robią. Moim zdaniem to nie jest zawodowe, ale tak jak to większość to robi osób. I ja tego nigdy nie robiłem, tak jak ważyłem, praktycznie zawsze było to normalnie tutaj żadnych, że tak powiem, takich systemów, które stosują zawodnicy, ja nie używałem. Mimo to jakoś sobie radziłem, także uważałem, że nie jest to potrzebne, ale teraz już musiałem zejść do tej kategorii, chociaż ja też dużo nie zbijam i nigdy nie będę zbijał, bo uważam, że to jest nienaturalne i po co mi to? Tym bardziej, że ja z tego nie żyję naprawdę, to jest hobby. Chyba żaden zawodnik tak naprawdę, chyba że już na wysokim poziomie ma naprawdę z tego pieniądze dobre, a ja tak naprawdę to jest radość dla mnie, cieszę się, że w ogóle mogę walczyć i jest naprawdę fajnie i w sumie tylko to. To życzę dobrej zabawy jutro w takim razie. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.